Hej moi drodzy, witam was serdecznie, to jest kolejny odcinek Wiedźmina. Jestem Hanta i zaczynamy. Okej, wiecie co, poszedłem jeszcze do karczmy, wymieniłem tam ten, był chyba Rubin na Szafir. Nie wiem, może ten jest lepszy, lepsiejszy i może da się którejś babce go dać. Pracuję. Zobaczymy. Pyk. I... Myślisz, że wystarczy pomachać mi przed oczami zwykłą błyskotką? Pichdul się. Co to znaczy drogi? Mogłam znaleźć sobie ciekawsze zajęcie. Ale przynajmniej nie jestem przełożyć tym zaklejką. Super. Kuźwa! Tyle sam... Tak dużo takich samych kubit i wszystkie gadają. Przejebane. Ja to już naprawdę nie mam pojęcia, jaki mamy jej niby kamyk przy niej, skoro ten jest... naj jakby bardziej dorodnym kamieniem, który do tej pory spotkałem. A zresztą zobaczymy, bo tutaj gdzieś ten kupiec był. Tutaj na przykład ten. I co, no? I ma na przykład diament za 120. Aha, diament jest... Patrzcie, rubin jest jeszcze... Dobra, spróbujemy jeszcze z tym diamentem. A to możemy sobie sprzedać w sumie. Oj, tam 120 kasy. Znaczy tych 120 orenów to nie tak dużo znowu. No ale to chyba nic droższego jak diament to już nie znajdę. Kurczę, tak niewiele mi potrzebuje expa. 600, niecałe 600. A nie będę teraz szedł expić na potworach, żeby tam zdobyć poziomy. Dobra. No i jak diament nie pójdzie, to już nic nie pójdzie i idziemy wtedy, prześpimy się gdzieś, idziemy do kanałów. Przełożyć, zakleić, wbić pieczątkę. Grzeczne, no dobra, musimy z tą... Mogłam znaleźć nie. Sobie ciekawsze zajęcie. O. Spracuję. Jeden. Widzę. To już musisz przyjąć. A! W końcu. Zaprowadzę cię w miejsce, gdzie będziemy mogli być sami. Dobrze. Prowadź, pani. No. Wow! Kuźwa, dziwna ta karta. Jakaś taka... No okej, spoko. Tyłek wypięła. Nawet bez... Nie zdejmie tego. Ja w ogóle, jak to się nazywa teraz? Gdzie to było? W dzienniku? Postacie full test. Boże, jakie on ma łapy. Geralt, o samym sobie. Spoko, jaskier. Niebiesko oka. Nice. Prostytutki. To są te. Rick the Vet, Talar, Triss Merigold. No tak, to było w tym. Velerat, nie. Vetala. Gadający gul, właśnie to jest ten. Wampirzyca. Vampiri. Siegfried, nie. Kurczę, urzędniczka, czy jak się to nazywa? Gdzieś powinna być, nie? Obozy mieszczanie, to nie ta. To była ta plotkara, urzędnicy, a, jest. Dobra, spoko. Urzędnicy, Boże, dobra, idziemy, dół. Ciekawe, czy jakiś eks mi wpadł za to? Nie, absolutnie nie. Spać i do kanałów. O północy w kanałach mamy być. Super, że o mnie słyszałeś. Gdzie najszybciej mamy... Bo tu mamy tak, tu mamy wejście do kanałów. My jesteśmy tu. Zielasz, nowy Narakord. No to w sumie do nowego Narakordu pójdziemy. I tam się prześpimy. Albo w domu Triss możemy się przespać, co w sumie też jest niedaleko. Dobra, to idziemy do Triss, się prześpimy. Naprawdę, ja się tu gubię momentami. Ale to mniej więcej wiem, że karczma jest w tamtą stronę teraz, a w tamtą jest dom Triss. To gdzie to wejście do kanałów jest wtedy? Wtedy się da wejść? Da się wejść, wow, ale od wewnątrz są zamknięte. No, jest tu Triss.
Mów. Potem zejdź mi z oczu. Idę się posiedzieć sobie przed ognichem. Dobra, zastanawiam się, czy spróbować zrobić jakieś eliksiry. Co to było takie fajne? Ten wilk? Co wilk? Krytyczne, odporne trucizny. Ale był tu taki... O! Biały miód. To by się przydało. Przynajmniej mieć jeden biały miód. Berberka, trupi, odwrotnie oko. Zajebiście, możemy. Pyk! No to zrobimy dwa od razu, nie? Czarna krew. Co nam daje czarna krew? A to nie. Specjalna... Elixir sierści wilkołaka. What the fuck? Pocałunek. Krwawienie. Kwasy. Odporność na trucizny, przerwa działanie trucizny. Może te wilki sobie poróbmy. Z ektoplazmy nam każe. Hydrogenium. Dobra, może być z tej ektoplazmy w sumie. Czemu nie? Zrobimy z dwa. Grom, nie. Dobra, okej, okay, może tyle być. Która jest godzina? W sumie nie wiem. Może o jeden mniej niż północ, niech tak będzie. Tak bezpieczniej czy coś. Nie jestem pewien w sumie, jak to tam ugrać, no ale okej. Okay. Że nie będę chodził w kółko do tej północy, nie? Która jest? 23:30. No to jak myślałem właśnie, no to zanim tam dojdę do tych kanałów, to pewnie już będzie 12. Wow! Nocny obrazek z Wizimy Handlowej, tego jeszcze nie widziałem chyba. W ogóle nie wiem, czy ja tu byłem w nocy. Pancerny Gwardii. I teraz sobie jebniemy zadanie na tracking. A, tu jest. Dawaj. Tam iść, pod tamtą brę. Salamandra, o luls, oni tu są w nocy. No dopiero ciekawe, nie? Luls. Wyszli i od razu ich dopadli ci gwardziści. Śmiesznie. Kurde, oni są na jakimś wyższym levelu są. Salamandra. To są jakieś drzwi w ogóle. Tutaj nie byłem. O, dom zielarki. No, super. Cześć. Zdecydowałeś się współpracować z zakonem? Myślisz, że jesteś sprytny, że także rycerzy ochronią cię przed gniewem salamandry? Mylisz się. To ten? Nudzisz mnie. Jesteś tylko pionkiem na szachownicy intryg. Sytuacja cię przerasta. Lepiej wycofaj się póki czas, wiedźminie. Zdziwiłbyś się, gdybyś wiedział, ile takiego pieprzenia nasłuchałem się w moim długim życiu. Nie igraj z ogniem, wiedźminie. Jeszcze nikt nie wygrał z salamandrą. Rozpierdolę ich wszystkich. Ale co on tu robi? Ja przyszedłem do jakiejś zielarki i rybę se mogę wziąć. Mamy chwilę czasu w sumie do tej północy, no to się tak derpię sobie, nie? Ile tam mamy czasu? A, nie mamy. Rzadka kupa, a nie okazja. Ty, zupełnie inny głos tu, ale zupełnie inny tu, ale chciałem zobaczyć, co w piwnicy może być. I już tam idziemy. No, nie ma nic. Jeszcze zbyczka. Da. Nie, nic, idziemy. Napisało zielarka, autentycznie, nie? Dobra, teraz gdzie to wejście jest? Gdzieś za nami. No, tu jest wejście do kanałów, takie ładne. Drzwi ma nawet, a nie takie jakieś przez jakąś kratę się przeciskać. Dobra. Sewers. Te loadingi mnie zabiją! Naprawdę, już po prostu dosyć, nie żartujcie sobie. O, oreny i w ogóle ten. Czemu ghoul miał przy sobie? A, ognicho tu mamy. Nie, dziękuję. Medytacja 0 godzin. No, wstawaj.
Spoko. No, Wiedźmin. Dobra, idziemy. Trzeba popindalać gdzieś. Tam ktoś stoi. Tak, to są oficerowie gwardii. Masz tyle wody na ziemi, że śmiało. Jesteś wreszcie. Chłopaki, drabina. Wszystko w porządku? Cały czas spodziewamy się ataku salamandry. Wiedzą o nas? Nie, ale są nadzwyczaj ostrożni. Zdaje się, że mają ważnego gościa. Ważnego gościa. O, drabina. Drabina Tivurta. I tam? Co ja tam niby mam zrobić? Jebli drabinę i o. Fajnie, i sobie gdzieś idę, tak? Spokojnie, no. To w końcu wyzima, czy kanały, czy jest kanałów, przeszedłem do jakiegoś domu chyba, albo coś, albo do jakichś fragmentów wyzimy, który był zapieczętowany, nie dało się tam wejść. No what the fuck, czemu ja stąd wyszedłem? Gdzie mam iść niby teraz? Zakazana część starej kuźni Triss. A to jest zakazana część. O fuck, faktycznie, no popatrzcie, tam jest dom Triss, nie? Tu. No nieco tu stoją, a ja tu wlazłem tu, gdzie się nie da wchodzić. Bo tu pseudo zaraza niby jest, pewnie nie. Nice, to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. No i jedyne drzwi, które można, przez które można wejść. Mogę w sumie jakieś eliksiry wypić, ale już chuj. A ja mam jeszcze czas, wow. Co my tu mamy w ogóle? Biały miód, puszczyk, możemy sobie puszczyka jebnąć. Kotnia, jaskółka. Diamentowy pył. Właśnie, jebniemy sobie to albo... Paryżący ból, zatruwa zranionego przeciwnika. O, to sobie jebniemy na nasz mieczyk. Znowu słoikiem ostrzymy miecz. Teraz będzie niebieski, z niebieskim gównem. I możemy sobie jebnąć jaskółkę. Jaskółek nie mamy chyba w ogóle. Coś tu było na energię. O, wilk, o. Kurczę, fajnie, wypiję sobie jeszcze wilka. Dul, 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 dul. I idziemy. Kurczę, chciałem tą szafę jeszcze sprawdzić. Jeszcze chwileczkę. Dobrze. Szybciej, nie mam całego dnia. Uwaga, rozpoczynam. Akhaila Ambrakur. Mamy wizję. Cie, super. Rozmazana. Nie wiem, czy połączymy się dzisiaj z Redańczykami. Spokojnie, kryształ zaraz się rozgrzeje. Spróbuję wzmocnić korelację magiczną. Chyba się udało. Mamy wizję. Taki pseudotelewizor. Witaj, panie. Dajmy spokój formalnościom. O co wam chodzi? Nasze bazy militarne wokół Wyzimy zostały rozbite. Sądzimy, że brał w tym udział wywiad nilfgaardzki. Czyli mówiąc krótko, siedzicie po uszy w gównie. A co mnie do tego? Panie, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Niby dlaczego miałbym wam pomagać? Działamy na zlecenie osób, z którymi wiele cię łączy. Macie mnie za głupca? Ależ panie... Te wasze eksperymenty, handel fistechem, morderstwa... Nie pomogę wam. Ciszej! Chyba coś słyszałem w korytarzu. Cześć, chłopaki! Wow! Szybko pójdzie. Przecież tam mnie podpalił. O, w Ifrit, o kurwa. Chyba szybkim. O chuj, a to jebie ładnie. Może najpierw tego Ifryta, bo on strasznie dużo mi zadaje. Albo podejdę tu. O, fuck! Umieram, umieram, umieram. Aaa, fajnie, w korytarzu po prostu zrobiłem kupę i to... Koniec gry, wczytaj. Nie, musimy wczytać, ale na pewno da się tutaj wczytać tego. Luls, to mnie zaskoczyło.
No nie, nie mówcie, że ja mam odstał zapis w nowym na rekordzie dopiero. Oż w dupę. Naprawdę? Przecież czemu tu nie było autozapisu? Chwila. Czy to oznacza, że... Jasna pizda. Nie, niemożliwe. Coś jest nie tak. Musi być jakiś inny zapis przecież. No nie ma. No w dupencję. Jeszcze chyba nawet nie mam karty. Czy mam kartę? Zobaczymy. No nie mam karty nawet. No niech to wafel ciśnie. Chyba mnie szlak trafi. Kurde. Fajnie, nie, spoko. W ogóle żadnych autozapisów nie ma. Sam nie pomyślałem, głupio. Ah, fuck you, Doran. No nie, no nie. Dobra, teraz zrobimy speedruna, bo nie chce mi się po prostu, wiecie, nie chce mi się tak montować, tak? Jak cholera mi się nie chce montować. Więc takiego speeda sobie zrobimy. Speedruna. To znaczy tak. Najpierw tutaj. Na placyk, po diamencik. Wyruchamy urzędniczkę, a później pójdziemy pozabijać tych gnoi. Znaczy nie, najpierw się przespać, a później pozabijać wszystkich. Nie wiem, ten. Tak, ten ma. Daj mi to. A to możesz sobie zabrać. Dlaczego tu nie ma samochodu w tej grze, naprawdę? Byłoby szybciej. Albo jakieś, nie wiem, skakania, linki, latanie, moce. Nie, musiał chodzić. Jaki dziadzio śmieszny. Może z mieczem będę chodził, bo szybciej się tak chodzi. Dobra, jakakolwiek. Pracuję. Kiedy widzę. I pyk. No i się nam wypie ładnie, super. No, min to już widzieliśmy, dziękuję, ładne, super, chodźmy. Tyle z tego było. Jest nowy wpis, super. Wyjście teraz do Tris, tak? Ciekawe, z kim oni tam gadali, bo ja nie mam pojęcia w sumie, czy w ogóle słabo to było, ale takie kurczę, jakby telewizor włączali, albo jakąś taką, nie wiem, rozmowę przez Skype'a, o, dzisiaj słabe połączenie mamy, nie wiem, śmiechowo. Biegnij, biegnij. Już wiem, co zrobię. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła. No i tu jest dom Triza, a my byliśmy po tej drugiej stronie, nie? Kojarzycie chyba. Daję przy tej harfie, z tym tyłkiem na wierzchu. O godzinkę. A zresztą może być te 8. Ciul, przecież i tak nie znikną. Tutaj czas leci tak co pół godziny. Więc to jest takie no. Wstawaj. Pykniemy. Kurde, tylko tym razem muszę zapisać. Naprawdę, że nie zrobił się żaden autozapis. Przecież chociażby to, że teraz spałem, to powinien być autozapis. Dobrze idę? Chyba tak. Albo nie? Albo tak. A zresztą ja sobie zobaczę na mapie. Dobrze idę. Tam se salamandra chodzi. Tam jakiś oficer gwardy się z kimś tłucze. No, szybciej, panie. Jezu, tak dawno nie grałem w gry, w których trzeba coś zapisywać na bieżąco. W sumie to ostatnio ciupałem, w co ja ciupałem tylko? W DC Universe Online, jak nie miałem kompa na konsoli. DC Universe Online, no to tam się po prostu nie zapisuje, tylko wychodzi z gry. Tak samo Dead Island wczoraj graliśmy. Też, tylko się wychodzi z gry. I tyle. Dobrze.
Dobra, pominięte. No nie będziemy tego oglądać ani słuchać jeszcze raz. Super. Zapisz grę. Ma być na tym nowym narakorcie nawet. Jeden wafel. Ogólnie widzicie, że mam dużo tych zapisów. Pamiętam, ktoś tam się pytał, czy mógłbym mu podesłać jakieś tam właśnie zapisy z gier, bo coś tam, bo nie skończył kiedyś Wiedźmina, gdzieś tam się zatrzymał. Spoko, znaczy ja w ogóle o tym zapomniałem i w sumie chyba się nie odezwałem do tej osoby. Jeżeli jesteś tą osobą i oglądasz mnie i dalej byś chciał jakiś zapis z konkretnego momentu, to spoko, mogę udostępnić, jakby ktokolwiek z was chciał właśnie w ten sposób, to ja mogę udostępnić, bo mam te zapisy i chyba z giga albo 1,5 giga już mam tych zapisów. W każdym razie mogę je udostępnić, tylko napiszcie mniej więcej, w jakim momencie was to interesuje, bo tak nie wyślę wam giga, tak, całego. Dobra, ta było tam zapisane, dobra. To idziemy tutaj. Przygotujemy się. A jeszcze raz, co tu mamy? Paraliżujący ból. Może to sobie jednak nałożymy. Chociaż to nie wiem, czy to w ogóle daje aż takie efekty. Jaskółka, tak. No, ale to proszę cię, no daj, użyj, a nie... Nie użyłem właśnie kota? Nie, dobrze użyłem. Rejestracja energii. Tężenie znaków, nie. Refleks, czas reakcji zwiększa szanse sparowania i uniknięcia ataku. A miałem tu coś jeszcze gdzieś. Lulz. Czemu? Aha, nie, to jest to. What the fuck, czemu? Brzmiałem tu wilka czy coś tam. Nie zrobiłem ich chyba. Kurczę, to kijowo w sumie. To może zamieć sobie jebniemy. Że no robię takie dziwne coś. Klatki spadają wtedy w ogóle strasznie dziwne. Dobra, to już widzieliśmy. Nie ten miecz. To twój koniec. Wow, jakie takie spowolnienia są, to jest śmieszne. Wow, co ja mu robię? Nawet nie widzę. Wow, poprawia refleks, znaczy po prostu skróciło mi ten. Znaczy wydłużyło ten grę, tak? Znaczy w sensie czas wolniej płynie. Tego zatłuczemy już teraz. A, pojawił się ten ifryt. Jak się zabije maga, to ten potworek powinien zniknąć. Teoretycznie. Ale chyba się tak nie stało. Ifryt. Jebańcy, samozwańcy. Wow, nowy poziom. Nie zniknął, chociaż zabiłem maga. Wow, ile ja mu robię naraz. Nice. Tyle szczątków. I kredensy możemy przeszukiwać. To sobie zrzucimy. Wow, klucz do bazy salamandry w kształcie kuźwa, nie wiem czego. Ale okej, okay, ser, nie chcę sera. Nielegalny miecz! Będę nielegalnym mieczem mieczował. Dobra. Sztylet zabójców. I tu jeszcze. Jak to plazmę miał? No nie, spoko. A nie, bo to z ifryta, wiero, dobra, teraz rozumiem. No, alkoholu w sumie nam nie potrzeba chyba. Tu jest ten, co zginął. A, właśnie. Oznaki albo kasa, to się przydaje. Boże, jak to jest... Jak świat się spowolnił, to normalnie. I co to za różowe coś było? Sok malinowy. Nie, spoko, możemy, w sumie możemy tam zjeść coś. Radowid to jak Radek i Dawid naraz. Radowid srogi.
Zwierciadło Hartmana, magiczny kamień. Cześć! Brawo! Podziwu godna jatka. Już myślałem, że ci idioci zanudzą mnie na śmierć swoimi błaganiami, a tu proszę, jednak dostarczyli mi rozrywki. Kim jesteś? Radowid. Nie lubię, jak mi się przerywa. Spoko. Słuchaj, Radowidzie, nie interesuje mnie, co lubisz. Lepiej powiedz, co się łączy z Salamandrą, bo prędzej czy później możemy się spotkać twarzą w twarz. Czy wyjebie z bani? Dawno już nikt tak do mnie nie mówił. Podobasz mi się. Idziesz prosto do celu. Odpowiem, ale nie ze strachu. Z Salamandrą nie łączy mnie nic. Zupełnie nic. Kiedyś myślałem, że mogą się przydać jako narzędzie, ale zmieniłem zdanie. Narzędzie? Polityczna dźwignia nacisku, Wiedźminie. Możesz jaśniej? Mogę, ale nie chcę. Dość rzec, że działania Salamandry nie są mi obecnie na rękę. Co czyni z nas sojuszników? Powodzenia, Wiedźminie. A przy okazji pozdrów ode mnie Addę. No i chuj. Czyli polityczne mianowicie zwierciadło, poczekam na rozwój wypadków. Zwierciadło Hartmana, tu już nic. Ja możemy sobie kamyczek podnieść chyba. Dawaj, magiczny kamień. Zanieś ten kamień Loivardenowi. Triss, dobra, spoko, idę do piwnicy. To mnie bardziej interesuje. Nic na regale szczególnego. A w piwnicy! No, następni. Boom, boom, boom. Takie fajne są przyspieszenia momentami. Nie no, fajnie sobie krzyczeć śmierć, jak się za chwilę umrze, nie? Co kto lubi. Kaboom! To ty krwawisz jak świnia, tak przepraszam w ogóle, nie? Więc... Niepoważny. Fajnie, jak się szybko obudził. Nie wiem, czy szybkim lepiej, czy mocnym, czy silnym w sensie, jaki styl miecza przyjąć. No, w sumie tym mogę. Kurde, chciałem ich we śnie pozabijać jako skrytobójca. Nie, muszą wstać. Dobra, spoko. Cep bojowy. Dobra, pozbieramy złoto, nie? Złoto, ważna sprawa. Ważna rzecz. Ważna sprawa. Kufer, o jak miło. Pierścionki, sygnety, inne psiesadła. Nie, no opłacało się zejść na dół. No i poziom w ogóle tak nam wskoczył, tak by the way. Topór stalowy. Wiem, wiem, ale chciałem zobaczyć go przynajmniej. Nie, brzydki. Wolę ten. Sztylet zabójców. Tu wszystko, wszystko, dobra. Możemy wrócić. No dobra, tu w sumie już nic nie ma, nie, więc... Trzeba by wyjść. Był ser, to nic. Dobra, wychodzimy. I chyba nic nie ma tu innego do roboty, więc w takim razie wracamy. Zabiliśmy, rozwaliliśmy tą kryjówkę w tej nielegalnej dzielnicy. Nie, coś tu się dzieje. Zobaczymy. Tyle salamandry. Ten sobie kark już złamał chyba. Tak się obracając. Proszę się odlać. Nie, spoko. Tak. A co tam jest? Pójdę się odlać. Wow, 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 wow. Potwory, potwory, potwory. Niech go zabije potwór, a ja zabiję jego. Albo coś. Wilkołak! Nice. Się jednak okazało, że jest to wilkołak. A ty to kto? Grubasie. O
Odgryzę ci wacka. Nie. Chyba poczuł, że tamten się posikał i stwierdził, że pierdoli. Nie musimy ze sobą walczyć, jeżeli nie chcesz. Czemu on tak głowę dziwnie ma przekręconą? Ooo. Trochę dupa. Skoczy na mnie, co? Spoko. Se skacze, gnój. A, mamy filmik, więc możemy sobie poglądać po prostu. Co tak wolno on biegnie w ogóle? Będziemy walczyć czy nie? Decydujcie się. Ale włosy na tym wilkołaku jest masakra. Nie rozumiesz, to ja. Talar! To ja, Wiedźminie. Nie, Vincent! A, faktycznie, Vincent, dobra, pamiętam. To by wyjaśniało zarówno twoją skuteczność, jak i fakt, że znikasz na całym. Faktycznie, kiedyś było coś. Osłaniałem twoje tyły. Te niedorajdy, z którymi przyszedłeś, nie wyszły nawet z kanałów. Powinienem ci podziękować? Możesz w ramach podzięki opowiedzieć, co zastałeś w środku. Nic ci nie powiem, potworze. Teleprojekcje. Z salamandrami rozmawiał przez teleprojekcję Radowid. Radowid? Ten młokos, król Radani? Nie sądziłem, że mają aż takie plecy. Wow. Nie mają. Odmówił im jakiegokolwiek wsparcia, ale mają wspólnych znajomych. Coś jeszcze? Nic specjalnego. Hej, Wiedźminie, jesteśmy po tej samej stronie. Może chciałbyś, żebym spróbował cię wyleczyć? Nie chciałbym. Zaskoczony? W tej formie jestem w stanie ścigać przestępców o wiele skuteczniej. Co więcej, bandyci w mieście boją się strasznego potwora, który broni biednych i pokrzywdzonych. A co z twoją Helą, bitch? Znaczy, nie. Ej, no, myślałem, że już koniec. Dlaczego miałbym cię oszczędzić? Czemu nie? Zabijasz ludzi. Powiedz, ilu ty zabiłeś rzeźników z Blaviken? Ja może wyglądam jak potwór, ale nim nie jestem, w przeciwieństwie do ciebie. Osądzać należy czyny, a nie wygląd. Wybacz. Dziękuję. Pozwól mi odejść, a ja pozwolę żyć tobie. No nie wiem, który z nas miałby większe szanse. No i poszedł. Wilkołak Vincent. Dobra, czyli do tożsamości. Powinien porozmawiać o skarmionym Vincencie. No faktycznie było, że on tam kiedyś w Zamtuzie sobie przesiaduje coś, że coś tam. Czego teraz gwardzista był na czerwono? What the fuck? Ups. Do starej kuźni. Mieście do kanałów. Dobra, wyjdziemy sobie tu. Kryjówka wilkołaka, wow. Do swojej kryjówki mnie zaciągnął, brawo. Coś mi się tu nie podoba. Sprawdźmy piwnicę. Dobrze. Ta muzyka. Kryjówka.
wilkołaka Vincenta. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? A więc wejście do kanałów znowu, super. Superbohater, mi się peleryny nie chce przywdzieje. My prawie jak Hulk. No zjem cię. No nie, no spoko. Znaczy, ale właśnie było coś tam, że ten... Kurde, czemu ja o tym zapomniałem? Bo kiedyś on coś mówił o wilkołakach i właśnie pamiętałem, że Vincent mówił o wilkołakach i pewnie, że on jest wilkołakiem. Ale jakoś później mi to umkło i nie wiedziałem. Lulz. Muszę zmienić miecz. Jezu, z jednym machnięciem? Seriously? Nawet nie opłaca mi się. Do handlowej możemy tędy przejść i chuj. Nie, nie możemy jeszcze, musimy tylko tego zabić. I w bechy. Następną musiał przyjść. No nie, wychodzą jak grzyby po deszczu, no. Biegnoje. Kurde, zaraz to wziąć to. Okej, dobra, wychodzimy. Wyczytywanie. Ale to jest takie skambagowe, że jest część wyzimy, która jest odcięta dla ludzi i tam mieszkają, tam mieszka salamandra. Znaczy co, wysiedlili stamtąd ludzi, czy what the fuck? Czyli salamandra zabijała wszystkich. Ech. Tam jest ktoś jeszcze z salamandry. Ach, miecz inny. No i tyle z salamandry. A, jest gold. Hajs się zgadza. Możemy iść dalej. Czemu tam gwardzista był jakiś? Chyba, że to salamandra też. No iść do kanałów. Nie wiem, czy mam z tymi gośćmi gadać, czy nie. Spróbujmy jeszcze iść do nich. I... Czy, nie, czy ja wyszedłem stąd? Gdzie stąd wyszedłem właśnie? Cholera jasna. Chciałem do tych kolesi podejść, bo do tej drabiny, żeby oni tam nie stali czasem, wiecie, no tak do końca życia, nie? Tylko nie pamiętam, gdzie oni byli. Na wprost chyba, nie? Tyle utopców. No, dajże mi przejść. To zagnoję. Zobaczymy tylko, czy są. Jest, nie, jest drabina i ognisko, to nie ma, nie ma ich, dobra. Krata, utopiec, dobra. Wow, jak ich dużo, fajnie. Wow, naprawdę ich dużo. Zmień miecz. Hehehehe, zgasł. Są tak słabie. Ble. Umieraj. Tam jeszcze jakiś był, widziałem, ale... Nawet nie chce mi się tego zbierać za specjalnie. W ogóle tego nie będę zbierał. Po co? Nie, jebana muzyka musiała się zacząć. No, dawaj, atakuj go, kurde, co jest? Nice. Idziemy. Wychodzimy stąd. W sumie nie było przycisku na otwieranie bramy, a jednak ją otworzyłem. Nie, spoko. Kurczę, nie wiem ile trwa ten odcinek, to jest problem. Wydaje mi się, że już trochę długo, więc go tutaj skończymy. I teraz od razu idę do tej, do Trizy pogadać z... Znaczy nie, najpierw idę przespać, a później pogadam z nimi. Dobra, no to nic. Trzymajcie się, na razie, cześć i czołem.